I cześć, i czołem. Znów się witamy przy równaniu wymiernym. Miło mi Ciebie widzieć, że chcesz ogarnąć ten temat. I tak, z poprzedniego filmu, który był niejako wstępem do tego, już wiesz, że to można robić na różne sposoby. Przy tego typu równaniach, które teraz tutaj mamy, najczęściej po prostu robi się metodą na skos. Tu sobie tą trójkę już zapiszę jako 3 pierwsze, ok? Bo 3 przez 1 jest 3. No, że po prostu po skosie, czyli 3x równa się 1 razy, celowo to tak zapisuję, żeby nie było pytań. Równa się 1 razy cokolwiek, to jest to cokolwiek, to przerzucam tam. 3x minus 2x równa się minus 4, czyli x równa się minus 4. I ważna sprawa, której prędzej gdakałam dużo w filmach, x nie może być zerem. Dlaczego cholero nie dziel przez 0? Drugi, teraz już będę ładnie to wszystko robić, 6x minus 3 przez x plus 3 równa się 3. I najpierw na czerwono założenie. Cholero nie dziel przez 0. Czyli x nie może być minus 3, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych bez minus trójki. Zawsze to trzeba robić. No i tak jak poprzednio, piszemy 6x minus 3 przez x plus 3 równa się 3 pierwsze, to razy to. Czyli 3 razy x plus 3 równa się 1 razy 6x minus 3. To razy to, mamy 3x plus 9 równa się 6x minus 3. 3x minus 6x równa się minus 3 minus 9. Minus 3x równa się minus 12. Dzielimy przez minus 3. Minus 3. I otrzymujemy x równa się 4. 4 należy do dziedziny ping, czyli mamy wynik tak samo tu. Jak masz do tego pytania, no to śmiało pytaj. Trójeczkę tu robimy. I mamy tak, 7x plus 6 przez 1 minus 3x równa się minus 4. No i założenie. Cholero nie dziel przez 0. Minus 3x nie może być minus 1. X nie może być 1 trzecią, bo dzielimy tu przez minus 3. Więc dobra, a i jeszcze jedną rzecz napiszemy, że to jest zbiór liczb rzeczywistych bez 1 trzeciej. Czyli nasza dziedzina x należy do tego. No i dobra, czyli mamy tak 7x plus 6 przez 1 minus 3x równa się minus 4. I popatrz, ja to sobie pomnożę obustronnie przez 1 minus 3x. W poprzednim filmie wspominałam, że sobie będę różnymi metodami rozwiązywać te zadania, więc tak też tu robię. 7x plus 6 przez 1 minus 3x razy 1 minus 3x równa się minus 4 razy 1 minus 3x. Możesz sobie na skos pomnożyć, otrzymasz dokładnie to samo. To się skróciło, mam 7x plus 6 równa się minus 4 plus 12x. To przerzucam tam. 7x minus 12x równa się minus 4 minus 6. Minus 5x równa się minus 10, czyli x równa się 2. 2 należy, czyli jest ok. Dobra? Czyli już widzisz, że można taki sposób zastosować. Teraz robimy kolejne. I kolejny i ostatni przykład. W tym typie później już będzie trochę więcej i ciekawiej się działo. Czyli 4x minus 2 przez 3 minus 2x równa się 1 druga. Ping, ping po skosie. 2 razy 4x minus 2 równa się 3 minus 2x razy 1. 8x minus 4 równa się 3 minus 2x. To idzie tu, to idzie tam. Tak, dobrze. 8x plus 2x równa się 3 plus 4.
10x równa się 7, x równa się 7 dziesiątych. Ale pamiętamy założenie 3 minus 2x nie może być 0, minus 2x nie może być minus 3x, nie może być 3 drugie, czyli zbiór liczb rzeczywistych bez 3 drugich. I to tyle. Biorę oddech i tak. Jeśli nie widziałaś poprzedniego filmu, no to zerknij tam. A no, jeśli lub nie widziałeś, no nie, naturalnie pamiętam. O tobie, jeśli jesteś mężczyzną. I o tobie, jeśli jesteś kobietą. I tak, co ja tu chciałam przygdakać wam? A, już wiem. Zostawiam filmy, dzięki którym możecie dowiedzieć się więcej o funkcji wymiernej, o funkcji homograficznej. No po prostu zerknij tam. No. I zapraszam na kolejną część związaną z równaniami wymiernymi. Będzie się więcej działo. Dużo, dużo, dużo więcej. Dzięki za twoją uwagę. Pa! A! Daj suba, daj łapkę w górę, zostaw po sobie znak. No i tyle. Dzięki.